Cześć, dzień dobry, witajcie z samego rana. Miło mi Was gościć na moim kanale. Postanowiłem nagrać tego vloga, ponieważ pojawiają się pytania, czy jestem pilotem, czy robię coś w lotnictwie, czym się zajmuję. Postanowiłem Wam na nie odpowiedzieć, ponieważ wiem, że one się będą regularnie pojawiać na streamach, ale postanowiłem Wam po prostu w króciutkim vlogu troszkę o tym opowiedzieć. Otóż bycie pilotem było zawsze i jest moim marzeniem nadal. Niestety jest to marzenie, które się nie może spełnić. O co chodzi? Otóż chodzi o to, że cierpię na bardzo rzadką chorobę genetyczną, która spowodowała, że na jedno oko nie widzę zupełnie, a na drugie mam tylko 15% sprawności. Dlatego o licencji turystycznej nawet mogę zapomnieć. Jednak no w tym przypadku pasja zdecydowanie wygrywa z chorobą. Nie dam się tak łatwo. Staram się realizować w tematach lotniczych. Możecie bardzo często na moich streamach zobaczyć, że jakiś element kokpitu jest bardzo mocno przeze mnie zoomowany. To jest właśnie to. Staram się symulator dostosować do swoich potrzeb, na ile mogę, staram się latać i realnie odzwierciedlać to, co powinno dziać się w kokpicie. Także tutaj proszę o wyrozumiałość z tymi zoomami. Myślę, że to zrozumiecie. Jestem wdzięczny za wszystkie dobre słowa, które padły, za te ciekawe dyskusje, które prowadzimy na streamach. To dla mnie naprawdę ważne. Bardzo chcę się z Wami dzielić nie tylko tym, co mam na ekranie symulatora, ale również jakąś tam już zdobytą wiedzą z zakresów lotniczych, wymieniać doświadczenie, także myślę, że streamy to nie tylko sama symulacja będzie, ale i fajne, konstruktywne dyskusje. Pokrótce chciałem Wam dokładnie wyjaśnić, kim jest onboard, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. No i parę słów Wam powiedzieć o sobie. Na co dzień jestem informatykiem, szkoleniowcem. Zajmuję się szkoleniami, zajmuję się również troszkę serwisem komputerowym i różnymi kwestiami związanymi z informatyką. Mam obecnie 32 lata, we wrześniu skończę 33. Mieszkam w Krakowie. Moim macierzystym lotniskiem bazowym w sieci VATSIM są Balice. To takie krótkie info o mnie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Tym, którzy zaraz idą do pracy, życzę miłej pracy, a tym, którzy są w podróży, podobnie jak ja dzisiaj, życzę miłej podróży. Jeżeli wideo się podobało i chcecie jeszcze więcej vlogów, zapraszam do łapkowania w górę lub łapkowania w dół, jeśli coś było nie tak. Piszcie komentarze, piszcie na Facebooku, przeglądajcie Instagrama. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już na najbliższym streamie w najbliższy czwartek. Trzymajcie się, cześć!